Henryk Sienkiewicz. Rodzina Połanieckich. Kilka dni później, nim Połaniecki wyszedł do biura, rano przyszedł do niego Maszko. Przychodzę do ciebie w podwójnym interesie, rzekł, ale zaczynam od pieniężnego, żeby ci zostawić swobodę powiedzenia tak lub nie. Mój drogi. Pieniężne interesa załatwiam w biurze, więc zacznij od drugiego z kolei. To nie jest sprawa waszego domu, tylko prywatna, dlatego wolę mówić o niej prywatnie. Wiesz, wiesz, żenię się, potrzebuję pieniędzy. Wydatków mam jak włosów na głowie, a przy tym spłat co nie miera. Przychodzi termin wypłacenia ci pierwszej raty z owej sumy na krzemieniu, którą od siebie nabyłem. Nie możesz... Odłożyć mi terminu jeszcze na kwartał? Będę z tobą szczery, rzekł Połaniecki. Mogę, ale nie chcę. No cóż, chciałem od ciebie grzeczności, do której nie mam prawa, tylko że nareszcie ja czuję się tym wszystkim zmęczony. Tu brać, tam zatykać, wiecznie żyć w takim głowrocie. A to przechodzi siły ludzkie. Zawijam niby do portu. Za dwa miesiące stanę na innych nogach. Ale tymczasem dopływam resztą pary. No, nie możesz, trudno. Jest trochę lasu na krzemieniu. Hmm. Wiem, że wy z Bigielem robicie i takie interesy. Kupcie ode mnie te dąbrowe. Oszczędzi mi to szukanie kupca, a wy, wy możecie wyjść zyskiem. Hmm. O tym pomówię z Bigielem. O jednym warunku z góry Cię uprzedzam. Nie będziesz miał prawa wyciąć dąbrowy przed dwoma miesiącami. A no to dlaczego? Bo krzemień ogromnie straci bez tej ozdoby, więc po ślubie zaproponuję ci odsprzedaż. Naturalnie z odpowiednim zyskiem. Ogólny zarys naszego układu niech będzie taki. Ja zamiast przypadającej raty daję Ci dąbrowę lub jej część stosownie do obliczenia. Daję Ci ją niejako w zastaw, ty zaś zobowiążesz się. Nie wycinać dębów przed upływem następnego kwartału. To mogę zrobić rzekł Połaniecki. Oczywiście przyjdą następnie takie kwestie jak dostawy dębów do kolei, etc., o których no, będziemy już mówili przy spisywaniu kontraktu, jeśli w ogóle go będziemy spisywali. Tak. Więc przynajmniej jeden ciężar z głowy rzekł Maszko trąc ręką czoło. Wyobraź sobie, że mam takich dziesięć lub piętnaście na dzień, a nie licząc rozmów o interesach z panią krasławską, które są cięższe od wszystkiego i służby przynarzeczonej, która tu Maszko zaciął się, lecz nagle zamachał ręką i dodał, a, która także nie jest lekka. Połaniecki spojrzał na niego ze zdziwieniem. W ustach Maszki, tak przestrzegającego światowych względów w każdym słowie. Było to coś niesłychanego. A Maszko mówił dalej. A mniejsza o to. Pamiętasz, jak przed śmiercią Litki omal raz nie przyszło między nami do kłótni? Nie policzyłem się z tym, żeś ty bardzo kochał tę małą. Żeś był niespokojny, rozdrażniony. Postąpiłem wtedy po grubiańsku. Wina była zupełnie po mojej stronie, zatem przepraszam cię. To rzecz zapomniana, odpowiedział Połaniecki. Przypomniałem ją dlatego, że mam cię prosić o usługę. Jest rzecz taka. Ja nie mam przyjaciół, krewnych. Tych albo nie mam, albo mam takich, z którymi nie warto się popisywać. Teraz muszę, widzisz, szukać drużbów. Dalibok nie wiem, gdzie się zwrócić. Wiesz, że miałem w ręku interesa rozmaitych paniczyków, ale prosić pierwszego, lepszego pajaca, dlatego że ma tytuł, nie chce mi się. Chodzi mi o to, że żebym miał za drużbów porządnych ludzi, a ja powiem otwarcie i porządne nazwiska. A te panie również bardzo na to uważają, więc więc, czy zechcesz mi drużbować? No tego bym ci nie odmówił, gdybyś przyszedł w innych okolicznościach. Ale powiem ci, jak jest. Patrz. Nie noszę krepy na kapeluszu, niż białych tasiemek przy surducie, więc nie jestem w żałobie. A mimo tego, daję ci słowo, jestem w większej żałobie, niż gdyby mi własne dziecko umarło. – No tak, nie policzyłem się z tym – rzekł Maszko. – Przepraszam cię. – Przy tym – mówił dalej Połaniecki – jest i druga okoliczność, tyś musiał o tym słyszeć. Było jakieś biedaczysko doktorzyna, który kochał się na śmierć w twojej narzeczonej. Wolno jej było nie być wzajemną, nikt jej z tego powodu nie może robić zarzutu, ale tamten swoją drogą pojechał gdzieś, gdzie pieprz rośnie, licho go wzięło. No rozumiesz, a ja byłem z nim w przyjaźni, zwierzał mi się ze swoich nieszczęść, wypłakiwał w kamizelki. W tych warunkach drużbować innemu, no sam powiedz. I tamten naprawdę umarł z miłości do mojej narzeczonej? Ktoś ty o tym nie słyszał? O, nie tylko mnie słyszał, ale uszom nie wierzę. Zdumieniem mnie przejmuje wiadomość, iż ktoś mógł się na śmierć zakochać w mojej narzeczonej, która jest, no jak mi to niegdyś w żyłości dałeś do zrozumienia, Zimna, sztywna, i tak mechaniczna w ruchach, słowach i myślach, jakby była nakręcana kluczem. To wszystko jest zupełną prawdą, i ja to potwierdzam. Nie chcę, żebyś mnie miał za większego nicponia niż jestem. Ja jej nie kocham. Moje małżeństwo będzie równie sztywne jak moja narzeczona. Kochałem pannę Pławicką, która mnie odrzuciła. Pannę Krasławską biorę dla jej majątku. Jeśli powiesz, że to. Niegodziwość? Odpowiem ci, że tę niegodziwość spełniło lub spełni tysiące tak zwanych porządnych ludzi, którym podajesz rękę i którym co więcej, życie nie upływa w rozkoszy, ale też i nie w tragedii. Kuleje, ale idzie. Później pomaga im przyzwyczajenie, przeżyte lata, które przynoszą jakieś rozwiązania, dzieci, które się rodzą i jakoś idzie. Czyli co, nie będziesz mi dróżbował. No, daj mi czas do namysłu. Za trzy dni wyjeżdżam. A dokąd to? Do Petersburga mam tam interesa. Zabawię no, ze dwa tygodnie. To ci po przyjeździe odpowiem. No dobrze, dziś przyślę ci wykaz moich demów w trzech rozmiarach. Byle raty nie płacić. A ja warunki, pod którymi je kupię. Tu Maszko pożegnał się i wyszedł.